Pan Świat, persona non grata. Pierwsze miniatury z Panem Światem w roli głównej pojawiły się jako niewinne, ulotne, literackie żarty. Powstały przed 15 laty i nie zapowiadały niczego większego. Wróciłem wtedy ponownie do swojej młodzieńczej fascynacji twórczością znakomitego włoskiego pisarza Italo Calvino, którą sygnalizowałem już w tomie poetyckim Marco Polo z roku 87. Dlaczego piszę i dlaczego tak, a nie inaczej? W jakiejś mierze mówi o tym wiersz zamykający mój tom Marco Polo, a zatytułowany Opisanie świata. Okazało się, że powtórzyłem i przepisałem, co już dawno powiedzieli inni. Cieszą mnie cząstki wiecznego tekstu, który jest mi dany, wielki to dar, lecz trzeba go nieustannie odnawiać i dlatego piszę. W pewnym sensie i mój Pan Świat ma charakter metatekstowy, odwołuje się bowiem bezpośrednio lub pośrednio do wielu różnych utworów literackich, szerzej tekstów kultury. Stara się wejść z nimi w dialog, odczytywać na nowo i po swojemu, ze świadomością, że jak pisał Jorge Luis Borges, książka nie jest bytem samoistnym, jest ona relacją, osią nieskończenie wielu powiązań. Jakkolwiek Pan Świat już lata temu przerobił lekcję Mallarmego, Borgesa, Cortazara i wielu innych kombinatorów i kombinatoryków literatury, jakkolwiek nieustannie spaceruje po ogrodzie rozwidlających się ścieżek, to jednak tęskni za mirażem klasycznego apolińskiego porządku, choć z drugiej strony wie, że władzę nad nim sprawuje Dionizos. Muszę też wyznać, że od pierwszego do ostatniego tekstu Pana Świata towarzyszyła mi swoista przekora, albowiem powody, by pomysł porzucić, były aż nadto oczywiste. I nie w tym rzecz, że Pan Świat nie mógł być pierwszym, że musiał stanąć na końcu ogonka literackiej galerii, w której od lat poczesne miejsca zajmują Pan Głowa wymyślony przez Paula Valeriego i niejaki Piórko, Henri Michaux, oczywiście Herbertowy Pan Cogito, by wymienić tylko najważniejszych antenatów. Ale są tam nie tylko oni. Lista personalna takich osobliwych postaci polskiej poezji ostatnich 50 lat jest znacznie dłuższa. Podobnie jak niektórzy z autorów, o którym będziecie mogli Państwo więcej w tym szkicu przeczytać, Pan Świat, doświadczywszy lata temu zestawienia choćby mojego Marco Polo z Panem Cogito, wyniósł z tego pewne bolesne, bym powiedział, doświadczenia. Zdawałem sobie doskonale sprawę, że już samo imię Pan Świat przywoła nieomal natychmiast bohatera wierszy Zbigniewa Herberta z całym uniwersum spraw i wartości obracającym się wokół tego, który trzyma w ramionach ciepłą amforę głowy. Bez odpowiedzi. Pan Świat od zawsze szanował Pana Cogito. Choć wie, że Pan Cogito zamilkł, to Pan Świat ma w sobie nadal tę przekorną, dziecinną nadzieję, że może kiedyś jeszcze Pan Cogito się odezwie. Może dobrze poradzi, jak nie zgłupieć, jak nie poddać się szpetocie i taniemu poklaskowi, jak nie lecieć na łeb tandety, jak się nie dać podstępom fałszu, jak zachować godność i smak. W czasach ani lepszych, ani gorszych, w czasach, gdy tablice dekalogu wciąż są zadeptywane, jakby były zadeptywane, w tych czasach Pan Świat ma wciąż te same pytania, nie ma odpowiedzi. Pan Świat, w przeciwieństwie do Pana Cogito, nie ma postawy wyprostowanej. Zawsze pomiędzy komedią a tragedią, wcale niewyrazisty, a pełen odcieni i litotesów, nazbyt niepewny swego, zagubiony, pomiędzy racjami globalistów i alterglobalistów, kosmopolitów i szowinistów, gnostyków i agnostyków, wiecznie poszukujący Boga i siebie, na przemian wątpiący i na przemian pewny, wciąż poznający i niepoznawalny, jeszcze nadążający, a już słabnący, zaczynający ciągle od nowa i z rzadka cokolwiek kończący, świadom nieuchronności przemian. Ostatnia rozmowa z księciem poetów, Krzysztofowi Ćwikińskim. Pośrodku ardeńskiego lasu, który nie jest lasem, a zamienił się w hałaśliwe miasto, zatem pośrodku tego miasta, w ciemnym zaułku dzielnicy Uciech, Pan Świat spotyka się z księciem poetów. Ma to być już ich ostatnia rozmowa, bo książę opuszcza Ardeń.
Nie oglądaj się za mnie, panie świat. Nie patrz i nie słuchaj, powiada książę z żalem. Nie patrz, bo moje prawdy uleciały, zamieniły się w pozory, które już nic nie znaczą. Przecież widzisz, jak dookoła wszystko tak szybko się zmienia. A moja twarz? Moja amorficzna twarz, panie świat, przyjrzyj się pan mojej twarzy, portret odwrócony, chimeryczny negatyw, popioły myśli, popioły, z tego lasu tylko kilka drzew, z naszego ulubionego potoku, co leniwa śmierdziawka. Skończyło się, panie świat, skończyło. A twoi wyznawcy, książę? Bąka dławiącym się głosem pan świat, niech pozostaną w łudzie. I ty, panie świat, pozostań i trwaj w swojej nadziei, bo przecież tego nie można odebrać nikomu. Największa zbrodnia odbierać nadzieję. A ja? Cóż, mój pobyt dobiegł do kresu. Ardenia? Karykatura utopii. Tak chcieliśmy zbudować idealne miasto, spełnić sen Campanelli, ale rozejrzyj się, panie świat. Co widzisz? Jazgot, rechot, pełzające libido, sprzedajne ego, jedno wielkie, dzikie śmietnisko. Nawet gdyby je od nowa pogrzebać, znajdziemy nic. Najwyżej cuchnące resztki, szczurze twarze, szczurze odchody. To jest nasza wymarzona Ardenia? W tym kontekście może pan świat może łatwo spłonąć w słusznym i pięknym blasku pana Cogito. Ba, może okazać się personą non grata, a w najlepszym razie enfant terrible. Ale zostawmy to w przyszłości. Dodam tylko, że to skrót tekstu nieco dłuższego. Jestem w przededniu wydania całego tomu prozy Pan Świat. Przede mną taka praca polegająca na zrobieniu w ciągu najbliższego miesiąca słownika postaci, bowiem pojawia się w tych tekstach bardzo, bardzo wiele twarzy historii, kultury, cywilizacji wykraczającej daleko, często poza Europę. Jakkolwiek pisałem dramaty, sztuki radiowe, adaptowałem. Nie piszę dramatów w takim sensie, w jakim była mowa o tym. Natomiast Pan Świat to jest mój teatr, to jest mój aktor. Teatrem Pana Świata jest świat. Ja jestem tylko widzem teatrze, w którym gra Pan Świat, i te prozy są takim sprawozdaniem z tego, co widz zobaczył, albo co widz usłyszał, lub co widz podsłuchał. W tym sensie wydaje mi się, że staję po stronie tych, których nazwano dzisiaj tutaj milczącą większością.